W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu odbyła się narada budowy w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja i Modernizacja Hali Sportowej przyległej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu wraz z instalacją odnawialnego źródła energii. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Dariusz Ostrowski, zastępca wójta Patrycja Zielińska, Dyrektor obiektu Dorota Gaudyn, Marcin Szurgot, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy Mirosław Kurzawiński. Podczas spotkania ustalano harmonogram prac oraz sprawy organizacyjne. Roboty zostaną wykonane przez firmę Leopard Bud z siedzibą w Gozdowie. Zakres prac jest bardzo duży. Polegać będzie m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, wymianie pokrycia dachowego na blachę i płytę warstwową, ocieplenie dachu części sanitarno-szatniowej na stropie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły podstawowej, wymiana kotła gazowego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej. Ponadto przedmiotem zamówienia są również roboty wykończeniowe, takie jak wymiana płytek i balustrad na schodach zewnętrznych, remont pochylni dla niepełnosprawnych, wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych, wymiana wykładziny sportowej, malowanie ścian wewnętrznych. Termin wykonania prac został ustalony do dnia 30 kwietnia 2025 roku.